Siemanko, w tym filmiku zaprezentuję Wam, jak zrobić zmieniający się tag podczas gry w Counter-Strike Global Offensive. Wygląda to mniej więcej tak, jak teraz będzie to wyglądało na filmiku. No i teraz powiem Wam, na czym to polega. Jak mogliście zauważyć, koło mojego niku zmieniał się tag drużyny. Działa to w taki sposób, że zbindowałem sobie zmianę nazwy teamu na klawisze, którymi się poruszamy w grze, czyli WASD. Więc tak, żeby zrobić coś takiego, to musicie najpierw założyć 4 grupy z team. Jak widzieliście, ja miałem grupy związane z cheatami do CS-a, żeby przeciwnicy się trochę mogli pospinać. No i trochę powyzywać, no bo to w sumie czasami się zdarza. No i wy możecie założyć grupy z dowolną nazwą, mogą być takie zespoły, jakieś śmieszne teksty, albo co wam się tam będzie podobać. Więc tak, żeby założyć grupę, to tu jest wasz Steam, klikacie grupy, utwórz nową grupę, nazwę grupy, tu możecie wpisać na przykład grupa, albo nazwa, tu obojętnie co wpiszecie. Tu jest obojętnie tag drużyny, czyli znaczy tu skrót. To jest ważne, co tu wpiszecie, bo to się będzie wyświetlało w grze. Czyli na przykład wpiszecie tu Virtus. Ale tak już jest zajęte, więc nie wiem, no o, coś takiego na przykład. No i tutaj adres grupy, to też obojętnie jaki i czy grupa jest publiczna. No to nic tu nie zaznaczacie, klikacie create. No, create. Okej, założyła wam się grupa i teraz jest ważne. Otwieracie sobie notatnik. Tak, otwieracie notatnik i notujecie ten identyfikator tutaj tej waszej grupy. O. Zapisujecie sobie, no i tak tworzycie kolejne jeszcze trzy grupy. No i tak. Jak już coś takiego zrobicie, to będziecie musieli zbindować, znaczy wkleić do swojego konfiga pewne komendy. Te komendy oczywiście będą w opisie, więc nie musicie się o nic martwić. No i tak, to są bindy na poruszanie, ale do tego dodajemy sobie ten tag drużyny, czyli tu dopisujemy ten tag. Na przykład przy literce A kolejny, czyli nie wiem, na przykład jak stworzycie nową grupę, to będzie inny ten identyfikator. No i będą też inne liczby. I bierzecie tu i do tego. No i znowu stworzycie trzecią grupę, też będą jakieś inne liczby. I też kopiujecie. No i przy S to samo robicie. Znowu tworzycie jakąś tam grupę. No i zmieniacie jakieś liczby, oczywiście inne. No i też tu wklejacie. I coś takiego wklejacie do swojego konfigu, albo jak nie będzie wam coś tam działać, to wklejcie sobie do konsoli w CS-ie. Tylko to, co jest zaznaczone, to wklejacie i powinno wam działać. No musi wam działać, bo nie ma innego wyjścia. Jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, wbijcie na fanpage'a. Dzięki za obejrzenie, cześć!